Berta z Belą to były pierwsze psy w hodowli. Parę lat temu, ładnych parę lat temu już, mama prowadziła hodowlę właśnie rottweilerów. Berta z Belą były jakby założycielkami tej hodowli. Później pojawiły się kolejne psy. No w efekcie było ich nawet 7 dorosłych. No z czasem po prostu... Właśnie nie wiem, dlaczego przestałyśmy hodować tą rasę. Był Falco. Falco był ostatnim rottweilerem. No później już stwierdziłyśmy, że nie będzie drugiego psa z takim charakterem, jak on miał. Był naprawdę super charakter. No i przeszłyśmy na inną rasę, czyli na właśnie Cane Corso. Jak dla mnie jest to rasa ideał. Cane Corso, dog argentyński, dog niemiecki, dog z Majorki, dog de Bordeaux, dog mastiff bazy... napolitański, rottweiler, Sharpei, Corsa i dalej przedstawiciele grupy szóstej, Gończy Polski i Ogar Polski. Czy wystawialiśmy te pierwsze rottweilery? Wystawianie psa jest warunkiem do rozpoczęcia hodowli. Żeby pies, jakikolwiek pies mógł uzyskać tytuł psa hodowlanego, czyli albo w przypadku suni, suki hodowlanej, w przypadku psa reproduktora, musi on uzyskać 3 oceny doskonałe od 3 różnych sędziów, przynajmniej tak jest w Polsce, od 3 różnych sędziów na wystawach, z czego 2 wystawy są rangi krajowej i 1 rangi międzynarodowej. W tym przypadku nie liczą się jakiekolwiek osiągnięcia, tylko same oceny. Ponieważ sędzia ocenia tego psa według wzorca, jeżeli pies jest zgodny z tym wzorcem, budowa, charakter, układ zębów, dosłownie wszystko, nawet kolor oczu, to wtedy dostaje ocenę doskonałą. I tu jest pewna selekcja w przekazywaniu genów potomstwu. Bo jeżeli pies nie uzyska tych doskonałych, czyli odbiega od wzorca, no to nie przekaże dalej tych pożądanych genów. Więc tamte psy wszystkie były wystawiane. 3 oceny doskonałe, żeby dostały. Natomiast w przypadku ras dużych, takich jak właśnie Cane Corso czy rottweilery, przy których jest nawet jeszcze trudniej uzyskać te tytuły, to miano. W przypadku Corso na przykład, aby pies mógł przystąpić do dalszej hodowli, oprócz tych 3 doskonałych, o których cały czas wspominam, musi przejść testy psychiczne, które organizowane są przez lokalne oddziały Związku Kynologicznego. No i specjalni ludzie, którzy znają się na psiej psychice, to oceniają. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, jest 5 różnych jakby kryteriów oceniania. Podstawowymi z nich jest zachowanie psa w stosunku do obcych ludzi i zachowanie w stosunku do obcych psów. Tu chodzi przede wszystkim o to, czy nie wykazuje agresji. Dla mnie bardziej normalnym życiem w tej chwili stało się wszystko związane z psami. I to naprawdę. Komuś, kto nie ma psa lub nie poświęca mu jakiejś ogromnej uwagi, no nie wiem, czy do końca to zrozumie, o czym teraz mówię. Psy przebywają ze mną cały czas. Łącznie z tym, że u siebie w pokoju mam wszystkie rzeczy, jakie potrzebuję dla psów. Łącznie z tym, że na biurku stoją mi przysmaki dla nich. Bo no, zawsze podejdzie któryś do mnie i takim fajnym wzrokiem prosi, daj mi ciasteczko. No to jak mam mu odmówić? Psy wychowywały, odkąd miałam 3 miesiące. I były to 2 suki rottweilerki, którymi robiłam dosłownie, co chciałam. Znaczy z tym, że na jednej uczyłam się anatomii, sprawdzając bardzo dosadnie, gdzie piesek ma oczko, a z drugiej miałam całkiem fajnego wierzchowca. Bardzo cierpliwie to znosiły. Naprawdę super psy. Odkąd pojawił się u nas Basil, poznałam wielu ludzi. Ludzi z grona korsiakowego oczywiście. Właściciele rodzeństwa mojego psa to naprawdę bardzo fajni ludzie. Z większością z nich mam kontakt. Z jednymi dalszy, z innymi bliższy. Natomiast taki chyba najfajniejszy kontakt złapałam znajomą z Częstochowy, u której przez pewien czas mieszkał brat Bazila. A naprawdę fajne są takie spotkania właśnie z tą psią rodziną. Psioludzką rodziną. Ci ludzie są tak samo zakręceni na punkcie tych psów jak my, a nie patrzą zupełnie z zewnątrz i uważają mnie za wariatkę. Bo takie opinie też często słyszę. Rzeczą najbardziej namacalną, no, z której się cieszę, nie ukrywam, są wyniki moich psów na wystawach. Ponieważ nad tym pracujemy od bardzo dawna,
jeżeli jadę z psem na wystawę, jadę w określonym celu, czyli no może nie wygrać, ale zdobyć to, po co jedziemy, no to jeżeli pies to zdobywa, to z tego się cieszę bardzo. Szczególnie, że nie muszę korzystać z pomocy ludzi, którzy się zajmują tym profesjonalnie. Znaczy, profesjonalnie jak profesjonalnie. Są bardziej profesjonalni, są też tacy, którzy robią to po prostu jako swoje hobby. No ale jeżeli ktoś sobie nie radzi do końca z wystawieniem własnego psa, to oddaję go komuś, kto tym się zajmuje. No i tak to wygląda, jeżeli moje psy chcą ze mną pracować i całkiem fajnie nam to wychodzi, no to cieszę się z tego. Bywają gorsze momenty, ale nigdy tak, żebym miała tego dosyć. Mnie to po prostu bawi, dla mnie to jest całkiem fajne, dobra okazja na spotkanie znajomych, poznanie nowych ludzi. Po prostu fajne. Pies, z którym się nie pracuje od młodości, może się zacząć jego charakter rozwijać w złą stronę. Stąd biorą się wszystkie agresywne psy, wylęknione psy. Psy, które swój lęk przekierowują w agresję. To też jest bardzo częste. No, osobiście miałam takiego psa. No praca i praca. I to naprawdę są... To nie jest szkolenie raz w tygodniu. To nie jest szkolenie dwa razy w tygodniu. To jest wyjazd na szkolenie, może i dwa razy w tygodniu, ale codzienna praca z tym psem. Godzina, półtorej. Jadąc na uczelnię, to teraz na szczęście mam fajny harmonogram. Wyjeżdżam najczęściej rano, wracam dość wcześnie po południu, więc po powrocie do domu odpocznę chwilę i idziemy na przykład ćwiczyć, czy zabieram dużego na spacer. Z małym najczęściej wychodzi mama, dlatego on już jest zmęczony, jak ja wracam. Więc my sobie idziemy z Bazylem, tam sobie pobiegamy, czasami poustawiam go. Najwięcej czasu im muszę poświęcić przed wystawą, gdzie mały jest, mały, czyli Morris, on jest biały. Jego przed każdą wystawą trzeba ukąpać i to naprawdę sporo czasu temu muszę poświęcić, ponieważ do białego futra jest specjalny szampon, specjalna odżywka. Później jak już go umyję, no to jeszcze muszę go wytrzeć, wysuszyć. Tu już mamy ponad godzinę. Później jeszcze wyczesać na mokro, później wyczesać na sucho. Później jeszcze pazurki przyciąć, zęby wyczyścić, uszy wyczyścić. No to sam mały to 3 godziny zajmuje. Wyczesanie dużego, samo wyczesanie zajmuje 1,5 godziny. On ma co prawda krótkie futerko, ale bardzo gęste. Czesanie go naprawdę to jest nie lada wyczyn. Nawet dla mięśni. Czy to pasja, czy praca? Dla mnie to jest pasja. Dla wielu ludzi to może być praca i tak też wyglądać. Ale dla mnie to jest pasja. Ja naprawdę mogę wiele z codziennego mojego życia poświęcić dla moich psów. I nie ukrywam, chciałabym, żeby w najbliższym czasie, nie mówię to o tygodniach, miesiącach, bardziej latach, nie wiem, 2 lata, szkoło tego pewnie, chciałabym, żeby pojawił się u nas drugi korsak. To są naprawdę niesamowite psy, o których... Ludzie w to nie wierzą. Duży czarny pies oznacza pies zabójca. Najlepiej zamknąć w klatce, w kagańcu, na kolczatce. Tak są postrzegane. Ale one naprawdę mają cudny charakter i dla mnie to jest tylko i wyłącznie pasja. Moje psy do jedzenia dostają suchą karmę. Nie jest to karma z supermarketu, nie wiem, nie wiem, jakie są w tej chwili naprawdę ceny takich karm, no ale w każdym razie nie jest to taka zwykła karma. Jedzenie dla naszych psiaków sprowadzamy przez dystrybutora w Polsce z Finlandii. Jest to karma zbilansowana, zawierająca wszystkie minerały, olej rybny, który dobrze wpływa na sierść. Natomiast niektórzy ludzie twierdzą, że daje psu suchą karmę przez czyste skąpstwo, bo nie chce kupować im mięsa, nie chce gotować. Tak naprawdę nie. Kupowanie psu mięsa wychodzi dużo taniej. We wrześniu zeszłego roku kupiłam maszynę do szycia. Nie myślałam tu w zupełności nad szyciem odroży. Chciałam uszyć specjalną saszetkę, też oczywiście z psami związaną, na psie przysmaki. Ponieważ nie mogę znaleźć w sklepach dokładnie takiej, jaką bym chciała, więc postanowiłam się sama tym zająć. A że trafiłam na okazję z fajną maszyną, no to myślę, kupię. A w domu zawsze się przyda. Po pewnym czasie stwierdziłam, dlaczego by nie spróbować czegoś uszyć. No, padło na obroże. Uszyłam tam pierwsze obroże. Na początku średnio mi to szło. Nie mówię tutaj o wytrzymałości, a o samej estetyce, gdzie nie potrafiłam prosto poprowadzić szwu.
ale teraz skupiłam się na poprawie tego. No i nie powiem, jestem zadowolona z moich osiągnięć dotychczasowych. Cieszącą się największym zainteresowaniem serią obroży są obroże mające 4 cm szerokości. Taka baza z grubej taśmy nośnej, używanej przez alpinistów i odpornej na naprawdę duże obciążenia. Jest obszyta ekoskórą, którą również testowałam przez parę tygodni pod kątem właśnie pazurów, zębów, po prostu na uszkodzenia typowo od psie. Taka baza już z tą ekoskórą jest gotowa do dalszej obróbki, czyli naszywam na nią taśmę ozdobną. W gronie moich znajomych znalazło się wielu zainteresowanych tymi obróżkami, właśnie szczególnie tymi na ekoskórze. Ludzie sobie je chwalą, dochodzą do mnie opinie, że są bardzo wytrzymałe, odporne. Właśnie z tymi taśmami starałam się coś więcej ruszyć, ponieważ taśmy, które są dostępne w Polsce, bardzo szybko się niszczą. Naprawdę podczas zwykłego drapania się psa całe wyhaftowane wzory się odpruwają, wychodzą nitki. No nie, nie jest to jakość, do której ja dążę. Oczywiście mogłabym coś takiego sprzedawać, ale mi zależy na tym, żeby klienci do mnie wracali, a nie kupi klient jedną taką obrożę, obroża się bardzo szybko zniszczy, no i nie wróci do mnie więcej. Dlatego wolałam zainwestować w coś ciekawszego. Dlatego sprowadzam taśmy, właśnie te ozdobne, haftowane. Sprowadzam je z Azji, z Chin, z Japonii, z tamtych okolic. Idą. Taśma, którą ostatnio zamówiłam, szła do mnie 58 dni roboczych, ale jestem naprawdę zachwycona nią. Na pewno nauczyłam się wiele o psach. To przede wszystkim. Nauczyłam się, jakie zachowanie człowieka jest pożądane w przypadku, gdy pies na przykład się czegoś boi. Na dobrą sprawę, jeżeli ktoś zupełnie z zewnątrz weźmie sobie psa, który jest wylękniony i wyjdzie z tym psem na spacer, pies się czegoś wystraszy. No to różnie ludzie się zachowają, ale najczęściej taki właściciel, nie będąc świadomy, co robi, nakrzyczy na tego psa, będzie chciał go jakoś ukarać za niewłaściwe zachowanie. Jest to bardzo częste i ja sama to obserwuję nieraz, idąc gdzieś czy wyjeżdżając. A z kolei u takiego psa to działa negatywnie, negatywne wzmocnienie i pies będzie się jeszcze bardziej bał, bo wie, że zrobił coś złego i jeszcze będzie się bał dodatkowo właściciela. To na pewno nie tędy droga. Nauczyłam się też bardzo wiele na temat wystawiania psów. Myślę nad zrobieniem profesjonalnego kursu handlingu i nad pracą z psami ludzi, którzy by tego chcieli po prostu. Ale na razie to są plany, ponieważ ani w Gorlicach, ani w okolicach, najbliżej w Krakowie takie kursy się odbywają. Są to kilka razy w tygodniu odbywające się zajęcia, no i po prostu nie mam kiedy, nie mam jak tam dojechać, szczególnie, że na takim kursie najlepiej mieć swojego psa. Przepraszam, jakiegokolwiek psa, niekoniecznie swojego, ale no mieć po prostu. A taki dojazd kilka razy w tygodniu, połączony jeszcze z uczelnią, połączony z domowymi obowiązkami, byłby problematyczny. Osiągnięcia przede wszystkim widać na przykładzie Bazyla. On ma w tej chwili 21 miesięcy. Odkąd go wystawiłam, odkąd miał 9 miesięcy, w ciągu 2 miesięcy uzyskał tytuł młodzieżowego czempiona Polski. W tej chwili kończymy dorosły czempionat. Brakuje nam do tego jednej wystawy rangi międzynarodowej. No i w przypadku dorosłego czempionatu pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem na właśnie dorosłego czempiona musi upłynąć 6 miesięcy i 1 dzień. Więc tutaj nasz czas trochę ogranicza, ale z wyjazdów na wystawy nie rezygnujemy. Ponieważ ja jestem zdania, że pomimo tego, co ludzie mówią na temat psa, pies sam się obroni. Jeżeli rzeczywiście jedzie na wystawę i zdobywa, co ma zdobyć, w każdym razie na pewno nie przegrywa, no to najwyraźniej jest zgodny z tym wzorcem i podoba się sędziom. A to, co ludzie mówią, to niech sobie mówią, bo nie będę się tym przejmować.